Cześć, witajcie. W dzisiejszym filmiku chciałabym pokazać Wam kilka ofert. Dzisiaj przedstawię oferty na dzień 19 marca 2019. Pochodzą one ze strony Alfred. Prosiłabym jednak do mnie nie pisać na prywatne wiadomości, wysyłać CV do mnie, ponieważ ja nie jestem biurem pracy, nie pośredniczę, nie pomagam w załatwieniu pracy. Tylko po prostu przedstawiam Wam, co na dziś znalazłam ciekawego, co może Was też zainteresować. Więc jest tutaj praca, przepraszam, jest tutaj praca przy sprzątaniu. Jest to praca na 50%, czyli na pół etatu. Ci, co nie wiedzą, to na Islandii mierzymy pracę w procentach. Jest 100%, 75%, 50%, 30%. I to odnosi się do części etatu. Praca ta jest w Muzeum Islandii Narodowym i polega na sprzątaniu. Sprzątanie jest w godzinach od 7:30 do 11:30 w każdy dzień. Może zdarzyć się, że będzie potrzeba przyjść też w jakiś weekend. Trzeba znać język islandzki lub angielski. Także już tutaj macie wymóg językowy. I można składać tutaj podania do 1 kwietnia. Mam nadzieję, że to nie będzie żart, ale wiadomo, z takim czymś nie żartują na ogół. Następną pracą, którą tu widzę, może być ciekawa, będzie to praca. Zobaczmy, potrzebują pielęgniarkę, ale pielęgniarka musi mieć skończone, właśnie pozwolenie musi mieć islandzkie. Na pewno musi znać język angielski i islandzki, także albo bardzo dobry angielski, zależy, to już zależy po prostu co i jak. To jest do Landspitali, więc język islandzki raczej jest wymagany. Także nie będę Wam tego proponować z tego względu, że osoba, która po prostu szuka takiej pracy, to wie gdzie jej szukać. Następną pracą jest praca w kuchni w firmie Matis i to jest praca przy wydawaniu również posiłków, praca na 75%. Praca znajduje się w Reykjaviku 113 w dzielnicy Gravaholt. Firma Matis. I co tam oni jeszcze tutaj piszą, że praca jest w godzinach 8 do 14 przez cały tydzień. Tak, tutaj też jest napisane, gdzie można składać ewentualne podanie, znaczy informacje, gdzie można uzyskać, także zostawię Wam linka w opisie filmu. Następna praca. Następna praca jest to praca. Widzicie, komputer chodzi jak chce, ale nie chodzi źle. Ok, następną pracą jest to praca jako mechanik samochodowy w Billabud Benna. Billabud Benna jest to bardzo stara firma islandzka, także myślę, że praca może być ok. Praca jest na 100%, czyli na cały etat. Trzeba mieć udokumentowane dyplomy ze skończonej szkoły na mechanika. Znać dobrze się na komputerze. Co jeszcze? Odnośnie języka tutaj oni nic nie napisali. Odnośnie języka nic nie napisali, także myślę, że można próbować, nawet jeżeli ktoś zna słabo angielski, ja bym próbowała. Tym bardziej, że jest to praca w dobrej firmie na cały etat i jak najbardziej trzeba próbować. Co dalej dzisiaj jeszcze tutaj mamy? Mamy też pracę jako mechanik samochodowy w Reyðarfjörður. To ja nie będę tutaj tego zamieszczać. Jeżeli ktoś chce, to sobie będzie musiał to poszukać. Chyba, że macie takie. Po prostu dacie mi znać, że oglądacie mnie gdzieś spoza tutaj stolicy, bo tak naprawdę w dzisiejszym filmiku ja będę się koncentrować na stolicy. Następną pracą, która jest to praca jako recepcjonista w hotelu Apartment K. I praca jest na zmiany i wiadomo, informacje, obliczenia, pewnie odbieranie telefonów. Trzeba znać dobrze angielski i w mowie i w piśmie.
Inne języki są mile widziane. Oczywiście komputer. Praca jest 12 dni, 12, przepraszam, godzin zmiana, 2-2 na 3 od godziny 12 do północy. I wypłata jest według umowy zbiorowej ze związkami zawodowymi WAF-R. Są to dobre związki zawodowe, także może być nawet całkiem korzystna oferta. I do 1 kwietnia można tutaj składać takie oferty. Jedna osoba bodajże jest tutaj potrzebna. I co jeszcze mamy ciekawego? Mamy do produkcji sushi do Tokio. Nie, do Tokio w Japonii, nie. Tutaj do Tokio firmy w Islandii. Tokio sushi Nibila Wegur, czyli jest to kopa wogur. Tam na 100% potrzebują osobę, czyli na cały etat. Zmiany 2, 2 i 3. I poszukują osoby, która umie poruszać się po kuchni, czyli po prostu ma doświadczenie już z tym związane, wie jak się robi sushi, umie pracować pod ciśnieniem, czyli pod presją, umie się zachować wśród pracowników, czyli nie jest problematyczna i ma na pewno skończone 20 lat i zna dobrze język angielski. Tak, i zna dobrze język angielski, także o islandzkim tutaj nic nie ma. Następna praca, którą dzisiaj widzę, to jest praca do rzeźni. I jest to praca tutaj w Reykjaviku, w Ferskar Kjotvorur, czyli ulica Sidum, ul. 34. Powiem Wam, że wiem, że tam dosyć sporo Polaków pracuje. Jak jest w tej pracy, nie mam zielonego pojęcia, ale skoro pracuje sporo naszych Polaków, także jest szansa też się tam, że tak powiem, dostać. I jest to praca tylko na okres letni, od 8 kwietnia do 9 sierpnia. Także jeżeli ktoś szukałby pracy na taki temat, na taki okres czasu, jest to praca sezonowa tylko i wyłącznie. I co mamy jeszcze ciekawego na dziś? Zaraz zobaczymy. Mamy również dzisiaj szefa, kucharza potrzebują. Potrzebują kucharza do hotelu Borealis i jest to w Selfos. Selfos jest 50 km za Reykjavikiem i jest to praca na 80-100% pracy i potrzebują energetycznej i fajnej w ogóle osoby, która chce pracować w ich grupie i mogą zapewnić mieszkanie za jakieś tam koszty niedrogie, tylko w dzisiejszych czasach niedrogie to jest pojęcie względne, no ale coś jest, jakieś coś można tam coś od nich otrzymać, chociażby na początek, a wiadomo, jest to bardzo ważne. Również jest praca przy produkcji kurczaków i Wam powiem, że nie bardzo się orientuję, o co tu chodzi, jest źle dane ogłoszenie, moim zdaniem trochę za mało napisali, do kuchni, czyli to nie jest przy produkcji, tylko przy w kuchni i właśnie nie wiem. Powiem Wam szczerze, nie wiem o co tu tutaj chodzi, praca jest od 8 do 16, od 9 do 17 do uzgodnienia, jest to praca na cały etat, ale po prostu jest tu jedno zdanie napisane i tak naprawdę ja nie wiem, o co im chodzi w tym, co oni po prostu oferują. Następna praca jest to, praca, zobaczmy, tutaj jest praca w Chloli. Chloli to robią takie różne bułeczki do jedzenia, najróżniejsze. Potrzebują w kilka miejsc o języku. Tak, piszą o języku, że musi być język islandzki, także być może dla większości z Was to po prostu odpada. I co jeszcze mamy tutaj dalej? Tak, słuchajcie, na dzisiaj nie ma już tak po prostu więcej tych prac. To były ostatnie prace, które były na dzisiaj. Mam nadzieję, że taki przegląd ofert Wam się podobał. Będę go robić często, ponieważ wiem, że to po prostu Was zainteresuje. Z mojej strony, jeżeli macie ochotę dalej mnie tutaj oglądać, macie pytania w ogóle, ale jeżeli macie ochotę mnie oglądać, zasubskrybujcie ten kanał i kliknijcie koniecznie dzwoneczek, który pojawi Wam się zaraz po kliknięciu subskrypcji.
Co jeszcze? Macie pytania, czy chcielibyście o czymś mi opowiedzieć? Jak najbardziej. Mój e-mail jest to 66stopni.is@gmail.com. Tam możecie do mnie napisać, możecie również pisać w komentarzach. A jeżeli ktoś ma po prostu, chciałby opowiedzieć, zostawić anonima tak zwanego, bo się wstydzi, chciałby opowiedzieć, jakie warunki pracy panują na Islandii, w jaki sposób ludzie są traktowani, co na przykład jest niefajne. Ja bardzo proszę, piszcie do mnie, ja chciałabym poruszyć taki temat, dlatego że ludzie są w tej chwili bardzo oszukiwani, wykorzystywani i coraz częściej ja słyszę o tym, ale ja potrzebuję konkretne przykłady, także mówię, ja zapewniam anonimowość, nie ma absolutnie z tym problemu. I czekam na takie informacje. Czekam również na informacje, o czym byście chcieli się dowiedzieć. A ja z mojej strony szykuję coś ciekawego jeszcze, ale to będzie niebawem. Na tę chwilę pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że te linki się do czegoś przydadzą. I to byłoby na tyle. Trzymajcie się. Cześć.